Halo. Chyba transmisja się rozpoczęła właśnie w tym momencie. Bo widzę, że powoli dołączacie. O, cześć Agata. Dobra, to znaczy, że mnie widać i słychać. Bardzo się cieszę, że się możemy dzisiaj spotkać i że temat strategii marketingowej jest dla Was interesujący. Dla tych osób, które na żywo nie mogły dołączyć, nagranie będzie dostępne, więc będziecie mogli sobie zobaczyć to nagranie później. Myślę, że w 30-40 minut powinno nam się udać dzisiaj przegadać ten temat, chyba że jakieś pytania się w międzyczasie pojawią. Okej. No to co? To może przejdźmy już do tematu. Tak jak pisałam wcześniej, mówiłam wcześniej, webinar ma na celu powiedzenie Wam, dlaczego mała firma również powinna mieć strategię marketingową. W sumie to nie wiem, czy słowo również to jest dobre słowo. Czy nie powinnam powiedzieć, że w sumie to przede wszystkim mała firma powinna mieć strategię marketingową? Dotychczas uważało się i wiem, że osoby, które mają swoje małe biznesy, z którymi sporo rozmawiam w ostatnim czasie na ten temat, uważają też, że strategia marketingowa jest czymś, co jest zarezerwowane dla dużych graczy, dla dużych firm, które mają duże budżety. I że ta strategia ma im pomóc podejmować decyzje o tym, jak te budżety wydawać, jak inwestować. I tak, i oczywiście, że tak jest, ale to wcale nie znaczy, że mały biznes, który nie dysponuje takim dużym budżetem, nie jest w stanie zainwestować w jakieś szerokie działania reklamowe, albo w ogóle nie chce inwestować w działania reklamowe, bo w ogóle na ten moment nie ma budżetu. Takiej strategii nie powinien mieć. To nie jest tak, że żeby prowadzić działania marketingowe i promocyjne, trzeba mieć na to pieniądze i dopiero wtedy tą strategię warto zrobić. Może zanim zacznę przekonywać Was do tego, że mała firma powinna mieć strategię, to może zacznę w ogóle od tego, czym ta strategia marketingowa jest. Jaką rolę pełni? Mówiąc tak, bardzo definicyjnie, strategia marketingowa to jest taka mapa, która ma Cię przeprowadzić z punktu A do punktu B. Przy czym ten punkt A to jest sytuacja obecna Twojej firmy, to gdzie znajdujesz się w tym momencie, a punkt B to są cele, jakie przed sobą stawiasz, cele, które chcesz zrealizować. Czyli jak widzicie, strategia już sama w sobie zakłada, że w ogóle te cele będziecie mieć. A wiem z doświadczenia, że wiele małych firm tych celów sobie nie stawia, co w zdecydowanym stopniu utrudnia im rozwój i podejmowanie właściwych kroków i właściwych działań. Czy firma może rozwijać się bez strategii? Oczywiście, że może. Jest wiele firm, które się rozwijają bez strategii. Działają bez strategii od lat i funkcjonują od lat. Miałam wielu klientów, którzy zamawiali sobie stworzenie strategii po kilku latach istnienia firmy. Miałam kilka firm, które kupowały sobie strategię w prezencie jubileuszowym na 10 czy 15-lecie działalności firmy. I oczywiście i te firmy działały, rozwijały się i wszystko było u nich ok. Dlaczego więc uważam, że tą strategię warto mieć? Bo bardzo mocno można przyspieszyć bądź ułatwić pewne działania. Szczególnie w sytuacji, kiedy jesteś małym biznesem, małą firmą i jesteś działalnością jednoosobową. Wszystko, co dzieje się w Twojej firmie, jest w Twoich rękach i zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Jeśli będziesz miał konkretny plan na to, co chcesz osiągnąć, i w jaki sposób to zrobić, to po prostu będziesz mógł realizować i odhaczać kolejne punkty, nie marnując czasu na zastanawianie się, na działania nieefektywne. Stąd oczywiście, że możesz sobie działać bez tej strategii i bez konkretnego planu. Pytanie, czy po prostu nie chciałbyś sobie tego ułatwić i przyspieszyć pewnych rzeczy.
To jest, wiecie, jakby patrząc na jakimś takim prostym przykładzie z codzienności. Jeśli prowadzicie swoje profile firmowe na Instagramie i robicie to bez żadnego planu i bez żadnej strategii, to wcale nie oznacza, że nie będziecie pozyskiwali nowych obserwatorów, że nie będziecie docierali do swoich nowych klientów. Ale jeśli stworzycie sobie strategię, będziecie dokładnie wiedzieli, do kogo chcecie dotrzeć, do jakiej ilości osób, nie wiem, tygodniowo, miesięcznie chcielibyście dotrzeć, to automatycznie Wasze działania będą szybsze i efektywniejsze. Stąd to chyba, co jest najważniejsze i o czym chciałabym Wam powiedzieć w pierwszej kolejności, co ta strategia Wam daje. Ta strategia daje Wam czas. Inwestujecie ten czas jednorazowo, na początku tworząc tą strategię, ale potem dzięki temu te wszystkie działania, które prowadzicie, one są zdecydowanie efektywniejsze, a dzięki temu wymagają od Was mniejszego zaangażowania. Ok. Idąc przez kilka punktów związanych. Mam nadzieję, że mnie nie rozłączy, bo co jakiś czas przygasza mi ekran i za wszelkie kwestie techniczne, które by się ewentualnie dzisiaj mogły wydarzyć, was przepraszam, ale po prostu nie miałam okazji robić live'a na Instagramie do tej pory, także jeśli coś tutaj podzieje, to przepraszam, ale mam nadzieję, że będzie ok. Jak będę tutaj co jakiś czas machała palcem przed telefonem, to nie bądźcie zaskoczeni. Ok, po małej dygresji. Dzięki czemu ten czas zaoszczędzacie? Po pierwsze, dowiadujecie się, kto jest Waszym klientem i to jest rzecz kluczowa. I jak się okazało właśnie w trakcie ostatnich wywiadów i rozmów, które robiłam z osobami posiadającymi małe biznesy i małe firmy, każdemu z nas wydaje się, że wiemy, kto jest naszym klientem. Dopóki nie zaczniemy tego analizować i dopóki nie zaczniemy się nad tym więcej zastanawiać. W momencie, kiedy zaczniemy to rozpatrywać głębiej, to okazuje się, że albo ten klient nie do końca był określony, albo nawet jeśli wiedzieliśmy, kto jest naszym klientem, to nie przeanalizowaliśmy go na takim głębszym poziomie, bo aktualnie nie najważniejsze jest analizowanie tego, ile nasz klient ma lat, gdzie mieszka, albo jego status rodzinny. Zdecydowanie ważniejsze jest analizowanie tego, jakimi wartościami nasz klient kieruje się w życiu. Co jest dla niego ważne? Co wpływa na podejmowanie jego decyzji zakupowej? Jakie kwestie w jego życiu są kwestiami fundamentalnymi? Jeśli chodzi o pokazanie tego na przykładzie, czy śmieję się, dlatego że chcę to pokazać na przykładzie świec sojowych, a ostatnio nagrywałam materiały audio do kursu, którego sprzedaż niedawno ruszyła. I nie wiem czemu, jednym z moich ulubionych przykładów, który podaję w różnych kontekstach, czy tam grupy docelowej, czy konkurencji, to są te świece sojowe. No ale jakoś mi ten przykład najczęściej przychodzi do głowy w ostatnim czasie. Więc już zostańmy na tych świecach sojowych. Jeśli mamy klienta, którego jedną z wartości jest oszczędzanie i to jest dla niego coś, czym się często kieruje w życiu, to on jest mniejsza możliwość na to, że on się zdecyduje na zakup ręcznie robionej świecy sojowej, a nie świeczki w Ikei. Bo pomimo tego, że będzie miał świadomość tego, że jest to produkt innej jakości, innej kategorii, to jednak nadrzędną kwestią u niego będzie kwestia oszczędzania i ona będzie dla niego najistotniejsza. Dlatego nie wyda pieniędzy na produkt premium, jeśli będzie miał zamiennik tańszy, który go satysfakcjonuje. Mówiąc o wartościach, jak widzicie, nie chodzi mi o wartości takie bardzo wzniosłe, typu dobro, piękno, prawda. Nie, chodzi mi, mówiąc o wartościach, mam na myśli to, czym kierujemy się w życiu i na podstawie czego podejmujemy decyzje. Także stworzenie strategii pozwoli Wam poznać tego klienta na takich poziomach, o których może do tej pory w ogóle nigdy nie pomyśleliście, a zastanówcie się, czy większy wpływ na to, czy ktoś kupi Wasz produkt, ma to, ile ma lat,
czy to, jakimi wartościami kieruje się w życiu. Oczywiście, że są takie kategorie produktów i usług, gdzie wiek jest bardzo istotny, ale praktycznie we wszystkich usługach i produktach ważne są wartości, jakimi się kierujemy. Nawet w momencie, kiedy kupujemy rzeczy tak prozaiczne jak, nie wiem, świeczki albo kosmetyki. Czego się dowiadujecie jeszcze w trakcie tworzenia strategii? Dowiadujecie się, kto jest Waszą konkurencją. I tutaj też przyznam Wam się, że wydawało mi się, że temat konkurencji jest tematem bardzo prostym i bardzo oczywistym do momentu, jak nie przechodziłam przez testową wersję kursu z dziewczynami, które się do tego kursu zgłosiły. I pierwszym modułem w tym kursie była analiza konkurencji. I okazało się, że to nie jest wcale taki oczywisty temat. Że zaczynają się pojawiać zagwozdki, kto jest tą moją konkurencją, a kto tą konkurencją nie jest. Z różnych powodów. I sama zaczęłam się wtedy zastanawiać nad tym, w jaki sposób taki bardzo ogólny powiedzieć komuś, jak powinien analizować swoją konkurencję, w jaki sposób w ogóle wybrać swoją konkurencję. I taki chyba najprostszy sposób, który mi przyszedł do głowy, to była taka opcja popatrzenia z perspektywy klienta. Czyli konkurencją niekoniecznie jest firma, która wydaje Ci się podobna do Ciebie albo ma podobny do Ciebie produkt. Nie, konkurencją dla Ciebie jest ta firma, której ofertę Twój klient będzie rozpatrywał równolegle z Tobą. Czyli nawet nie do końca musi być to ten sam produkt, bo może to być produkt, który stanie się substytutem. Znowu mi te świece zapachowe przychodzą do głowy, nie wiem, o co chodzi. Może dlatego, że tu mi stoi przede mną jedna. Czyli na przykład możemy się zastanawiać nad tym, czy konkurencją dla świecy zapachowej nie będą zestawy do aromaterapii. Niby to nie jest ten sam produkt, ale spełnia on podobną funkcję, tak? Więc może być ewentualnie zamiennikiem. Jeśli chodzi o kwestię tego, czy ta oferta jest rozpatrywana równolegle. Od 3 lat pracuję jako niezależna konsultantka. Wcześniej przez lata pracowałam po stronie agencji i zajmowałam się bardzo podobnymi rzeczami. Głównym moim produktem, główną moją usługą w tym momencie jest tworzenie strategii marketingowych dla firm, a potem nadzorowanie i wdrażanie. Można powiedzieć, że jestem freelancerem, ponieważ jestem jednoosobową działalnością, nie posiadam zespołu. Oczywiście, że są agencje, które oferują to samo, co robię ja, czyli tworzenie strategii marketingowych dla firm. Są również freelancerzy, którzy takie strategie tworzą. I patrząc na to, nad kim ja powinnam się zastanawiać, rozpatrując swoją konkurencję, to czy bliżej mi będzie do freelancera, który ma 2-letnie doświadczenie i automatycznie jego oferta cenowa jest trochę inna niż moja, czy agencja, która ma wieloletnie doświadczenie tak samo jak ja i jej oferta cenowa jest zbliżona do mojej. W czystej teorii ja też jestem freelancerem, ale ja mam innego klienta. Jeśli mój klient będzie rozpatrywał ofertę stworzenia strategii, to raczej poza moją będzie rozważał ofertę agencji bądź innego freelancera z takim doświadczeniem jak ja, a nie osoby, która dopiero zaczyna. Więc to jest ta zasada. Nie powinniśmy się zastanawiać nad tym, kto ma taki sam produkt jak my, czy tam podobny produkt jak my, tylko popatrzeć bardziej na to, czy ten sam klient będzie rozpatrywał naszą i tą konkurencyjną ofertę. Jeśli odpowiemy sobie tak, to jest nasza konkurencja. Jeśli nie, to cała reszta podobieństw nie ma żadnego znaczenia. Okej. Idąc dalej, co jeszcze się dowiemy w trakcie strategii? Dowiemy się, co nas wyróżnia. Właśnie analizując konkurencję, czyli przechodząc przez proces, który bardzo często doprowadza do takiego oporu wewnętrznego i nikt tej konkurencji nie chce analizować. Część dlatego, że się gdzieś tam obawia tego, co zobaczy i stwierdzi, że już nie ma sensu w ogóle startować, bo konkurencja już jest tak bardzo rozhulana. Część dlatego, że nie ma ochoty inwestować w to swojego czasu, czyli mówiąc ich językiem, marnować czasu. Ja do badania konkurencji bardzo zachęcam, dlatego że pokazuje nam jedną z najważniejszych rzeczy. Co nasz produkt
naszą markę wyróżnia na tle tej konkurencji. Bo czasami jest tak, że nam się wydaje, że my mamy po prostu super innowacyjny pomysł, że robimy coś w kompletnie inny sposób niż cała reszta, ale dopóki nie przeanalizujemy tej konkurencji, to tak naprawdę nie mamy pewności, czy tak jest. Może nam się też wydawać, że produkt mamy taki sam, ale w zupełnie inny sposób możemy go sprzedać. Bo cała nasza komunikacja z klientami, to co robimy na Instagramie, na Facebooku, na blogach, w newsletterach, ja wiem, że my budujemy relacje, bo o to chodzi, ale to budowanie relacji finalnie w wielu wypadkach ma nas doprowadzić do sprzedaży. Musimy wiedzieć, jak się komunikuje nasza konkurencja, żeby nie powielać tego, co robią oni, tylko postarać się to w jakiś inny sposób ograć, w jakieś inne atuty, mocne strony swoje podkreślić. Strategia pozwala nam uporządkować nasz chaos. Bardzo duża ilość pomysłów, która rodzi się przy okazji tworzenia naszych produktów, przy okazji organizowania naszej całej pracy, sprawia, że mamy spory chaos. I czasami jest tak, że nie mamy pomysłu, co mamy robić, a czasami jest z kolei tak, że tych pomysłów mamy za dużo i nie wiemy, które z nich wybrać i które z nich będą najlepsze. Żeby nie mieć codziennie tego chaosu w głowie, żeby nie musieć się codziennie zastanawiać nad tym, czy włączyć jakąś reklamę, czy opublikować jakąś treść, czy wysłać jakiś newsletter, albo inaczej, nie myśleć, kurczę, od 2 tygodni, czy tam od miesiąca nie wysłałem newslettera, może pasowałoby coś z tym zrobić, ale w ogóle nie mam pomysłu. Wiecie, tak ad hoc, to ja też nie mam pomysłu, bo to nie jest tak, że ktoś jest super z marketingu, ma super doświadczenie i on w ogóle po prostu jak sobie wymyśli, że a dobra, to teraz sobie opublikuję post, ten pomysł mu nagle przychodzi. No okej, no on przychodzi, ale czy to jest dobry pomysł? Dopóki nie przeanalizujemy tego, nie zrobimy sobie jakiegoś konkretnego planu, nie wiemy, gdzie zmierzamy, to takie pomysły ad hoc tak naprawdę są przepalaniem naszej energii. Słyszę, że bardzo dużo czasu spędzacie na właśnie na tworzenie postów, karuzel, instastories, pisaniem tekstów na bloga, nagrywaniem podcastów i że poświęcacie na to naprawdę bardzo dużo energii. To jest, wiecie, to jakby miesięcznie idzie w dziesiątki godzin. Bo tutaj pójdzie godzina, tutaj 3 godzinki i nagle się okazuje, że 70% czasu, jaki poświęcacie na pracę, poświęcacie na swoje działania marketingowe, i wydaje Wam się, że tak jest, dlatego, że bo się na tym nie znacie. To nie jest tak. To jest tak, że po prostu działacie bez jakiegoś konkretnego planu i celu. I dlatego tak się dzieje. Możecie tego czasu poświęcać na to zdecydowanie mniej, za to z dużo większym efektem. Sama wiem, jak to wygląda w momencie, kiedy u moich klientów wszystko idzie zgodnie z jakimś tam planem i ile ich działy marketingu pracują nad realizacją tego planu, a co się dzieje w momencie, kiedy tego planu nie ma i on się wysypuje. To nawet specjaliści pracują 3 albo 4 razy dłużej. Więc to jakby nie ma znaczenia, czy Wy jesteście specjalistą, czy nie jesteście, bo dopiero się tego uczycie. To, że będziecie wiedzieli, do kogo mówicie, że będziecie wiedzieli, o czym chcecie mówić i za pomocą jakich kanałów, czy faktycznie robienie karuzeli przez 4 godziny na Instagrama jest dla Was wartościowe, czy może w tym czasie lepiej Wam stworzyć super kreację do newslettera i zrobić coś fajnego w newsletterze, pomimo tego, że newsletter odczyta Wam początkowo 20 osób, bo tyle tam będziecie mieli w bazie, a na Instagramie teoretycznie Wasz post zobaczy 200 osób, to może się okazać, że dużo lepszy efekt, dużo bardziej przekłada Wam się finalnie na sprzedaż to, co zrobicie w newsletterze, a nie to, co zrobicie na Instagramie, bo tam macie bardziej wartościową grupę. I to, co sobie wskazałam tutaj jako ostatnie, to nie jest ostatnie, bo ja ostatnio już nawet mówiłam gdzieś, że strategia marketingowa odpowiada na wszystkie pytania, ale no nie mogę Wam opowiedzieć o wszystkim, bo byśmy tutaj musieli dzisiaj cały dzień spędzić, a jeśli macie za oknem taką pogodę jak ja, to na pewno nie chcecie ze mną spędzić całego dnia, więc z tych takich najważniejszych kwestii, to sobie jeszcze tutaj wypisałam, to określacie, co chcecie osiągnąć. Strategia Was zmusi trochę do tego, żebyście sami przed sobą określili swoje cele. I to jest poza analizą, którą najczęściej boicie się robić.
i przed którą macie największy opór. Ja po części rozumiem dlaczego, a po części jest to totalnie absurdalne. Ja sama tak mam. Więc jakby to nie chodzi mi o to, że uważam, że ludzie naokoło się zachowują absurdalnie. Ja sama mam ten problem. Popatrzcie na to na prostym przykładzie. Jeśli określicie sobie konkretny cel, czyli stwierdzicie, chciałbym w tym miesiącu pozyskać 100 nowych obserwatorów na Instagramie. Już na tym Instagramie zostanę, bo tutaj się widzimy. No i tam zakładacie, ok, chcę 100 nowych osób, w takim razie mam na to 30 dni, no to może sobie zaplanuję, że przez te 30 dni opublikuję tyle i tyle postów, zrobię tyle i tyle stories, sam będę tam, nie wiem, 15-20 minut dziennie poświęcać na to, żeby zobaczyć, co się dzieje na innych profilach, i macie jakiś plan, według którego działacie. Robicie wszystko, co jest możliwe i na koniec miesiąca okazuje się, że przybyło Wam 70 osób. No i co się dzieje? No nic. No nic się nie dzieje. No przybyło Wam 30 osób mniej niż założyliście. Czy wydarzyła się z tego powodu jakaś strategia? Nie. Czy wpłynie to na to, że stwierdzicie, nie, to w ogóle usuwam konto na Instagramie, nie będę tu dalej działać? Nie. Nic się nie dzieje. Jedyne, co możecie zrobić teraz, to się zastanowić, czy faktycznie zrobiliście wszystko, co było w Waszej mocy. Jeśli tak, to znaczy, że Wasze oczekiwania po prostu były za duże. Że nie jesteście w stanie osiągnąć tego wyniku 100 osób miesięcznie i może warto w takim razie stwierdzić, dobra, na tym etapie jestem w stanie pozyskiwać 70 osób miesięcznie i to będzie mój plan na kolejny miesiąc. Nic się nie stało strasznego, świat się nie zawalił, z pracy nikt Was nie zwolni, bo pewnie szefa nie macie, jesteście sami sobie szefem, sami się nie wyrzucicie. Wiem, że jest z tym problem, ja też mam z tym problem, że jak sobie określimy cele, to za wszelką cenę chcemy je osiągnąć, a jak ich nie osiągniemy, no to mamy jakieś takie, wiecie, no poczucie albo frustracji, albo niezadowolenia, wyrzucamy sobie, że tak, bo się nie znamy, bo jakby niewystarczająco dobrze to robiliśmy. I to nas blokuje przed tym, żeby te cele sobie wyznaczać. Postarajmy się jednak te cele wyznaczać, a po prostu zmienić podejście do tego, że nam się nie udaje czasami. I to nie jest tak, że jeśli mamy po prostu akceptować to, że nam się nie udaje, to w ogóle nie ma sensu wyznaczać celów i robić sobie planu. Jeśli nie mamy planu, nie wiemy, gdzie zmierzamy, to albo tam w ogóle nie dotrzemy, albo będziemy tam szli 10 razy dłużej. Więc nawet jeśli pojedyncze kroki gdzieś tam nie będą wykonane w 100%, to nie znaczy, że nie powinniśmy sobie tego planu określać. Tak jak Wam powiedziałam przed chwilą, jeśli sobie założycie tych 100 obserwatorów, tak, rozpiszecie sobie plan na to, ile zrobić postów, ile zrobić Insta Stories i tak dalej, to przybliżacie się z każdym dniem do tego, żeby ten plan zrealizować. A w sytuacji, w której w ogóle nie macie planu, to myślicie, że co, że też zdobędziecie tych 70 obserwatorów tak po prostu? No może tak, ale może wtedy zamiast 70 zdobylibyście 30. Czas, po pierwsze czas, a po drugie to, że wiecie, gdzie zmierzacie, sprawia, że w ogóle macie motywację do działania. Mówiąc czas, chodzi mi o to, że mniejsza ilość czasu, tak? Jeśli będziecie w stanie realizować swoje działania marketingowe w ciągu godziny dziennie, a nie 3 czy 4, to gwarantuję Wam, że macie większą motywację do tego, żeby się w ogóle za to zabrać. Bo zadanie, które ma trwać 4 godziny, nigdy nie jest zbyt atrakcyjnym zadaniem. Podsumowując to, co chciałam powiedzieć a propos wartości posiadania strategii dla małej firmy, to poza czasem, to są pieniądze, bo jeśli już zaczniecie inwestować w swoje działania reklamowe, nawet jeśli będziecie inwestowali 100 zł miesięcznie w reklamę na Facebooku albo na Instagramie, to gwarantuję Wam, że jeśli będziecie mieli strategię, to będzie zdecydowanie lepiej wydane 100 zł niż w momencie, kiedy po prostu wydacie to 100 zł od tak. Więc każdy budżet, nieważne jaki on jest, jest wart tego, żeby go zaplanować i jak go wydać. Porządek, czyli to, o czym Wam powiedziałam. Brak tego chaosu w głowie też przede wszystkim, co nie? I tego wiecznego zastanawiania się nad tym, co dalej. Wiedzę,
o sobie samym, w sensie o swoim produkcie, o swojej marce, o kliencie, o konkurencji, o tym, do czego zmierzasz, to strategia jest olbrzymią dawką wiedzy. To jest trochę tak, że w ostatnich latach bardzo popularna stał się cały nurt samorozwoju. I ten samorozwój możliwy jest, im większą wiedzę o sobie samym mamy, tym bardziej się rozwijamy. I ze strategią jest tak samo. Im więcej będziecie wiedzieli o swojej firmie, o swoich klientach, konkurencji, tym szybciej i lepiej ta wasza firma się będzie rozwijała. I ja nie mówię, że macie tutaj, wiecie, korporację z tego tworzyć. Ja sama mam model biznesowy taki, który nie zakłada w ogóle zatrudniania ludzi i zamierzam doprowadzić go tylko do tego momentu, kiedy będę wszystko sama ogarniać. Jeśli wy macie taki plan, super. Jakby strategia nie zakłada, że wy macie zaraz mieć firmę, która będzie miała 50 osób. Jeśli macie model biznesowy taki, w którym chcecie działać zawsze samodzielnie, to tym bardziej powinniście sobie to ograć i jakoś zaplanować. A co za tym wszystkim idzie? Strategia da wam spokój. Taki, wiecie, wewnętrzny. W sensie będziecie wiedzieć, że to wszystko idzie w jakimś fajnym kierunku. Będziecie w stanie odpowiedzieć sobie na koniec każdego miesiąca, czy to, co zaplanowaliście, zostało zrealizowane. A jeśli nie zostało zrealizowane, to czy po prostu wyśrubowaliście sobie oczekiwania, czy no jednak po prostu odpuściliście w tym miesiącu i mogliście zrobić coś więcej. No, no ale wiecie, no w odpuszczaniu też nie ma nic złego. Okej. Nie wiem, ile mi tam czasu zostało, dopóki nam nie zakończy transmisji, bo przyznam się Wam, że okazało się, że nie posiadam w domu żadnego zegarka. Kompletnie. Więc jeśli mojego syna i męża nie ma w domu i ich telefonów nie ma w domu, to ja godzinę widzę tylko u siebie. Ale myślę, że jeszcze na spokojnie dam Wam te trzy tipy, bo nie chciałabym, żebyśmy dzisiaj zakończyli to spotkanie na tym, że ja sobie pogadałam, powiedziałam Wam, że strategia jest super. Mam nadzieję, że udało mi się przynajmniej kilkoro z Was przekonać do tego, że warto tą strategię mieć i że ona naprawdę jest super. I nie ma się jej co bać, bo ja wiem, że dużo osób słów strategia i marketingu nie lubi, a strategia to w ogóle jest takie, wiecie, słowo boję się. Nie, to jest w ogóle bardzo super przystępny proces, także mam nadzieję, że do tego Was już przekonałam, ale chciałabym Was też zostawić z czymś, żebyście może, jeśli macie chwilę, gdzieś sobie. O, dzięki Agata, 10:56. Dziękuję Ci bardzo. Żebyście sobie mogli już coś sami, wiecie, podziałać dzisiaj. Więc jeśli chcecie podjąć pierwsze takie strategiczne działania dla swojej marki, to przede wszystkim wróćcie do swojego klienta. Pomyślcie o swoim kliencie i jeśli macie takie podstawowe dane na jego temat, czyli to tam wiecie, no, macie gdzieś tam w głowie, nawet jeśli tej analizy nigdy nie robiliście, no to umówmy się, jak wymyślaliście swój produkt bądź usługę, to gdzieś z tyłu głowy mieliście osobę, dla której to wymyślaliście, tak? I stwierdziliście, że to będzie dla niej fajne. Więc jak już wiecie mniej więcej, kim jest ta osoba, to teraz pomyślcie sobie o tym, jakie ta osoba ma wartości i czym się kieruje w życiu. I postawcie sobie te wartości, osadźcie je w kontekście swojego produktu. Aha, jednej rzeczy nie powiedziałam ważnej na początku, widzicie. Jak mówię produkt, to nieważne, czy macie produkt fizyczny, sprzedajecie, czy to jest produkt online, czy wy macie usługę, tak? Czy w sensie zajmujecie się coachingiem, albo prowadzicie zajęcia jogi, fitnessu, jesteście grafikiem. Ja mówiąc produkt, mam na myśli wszystko to, co sprzedajecie klientowi. Jakby w terminologii marketingowej produktem jest wszystko to, co sprzedajecie. Więc wracając, postarajcie się połączyć te wartości klienta ze swoim produktem. W jaki sposób, jaki ten klient musi mieć wartości, czym się musi kierować w życiu, żeby wasz produkt go przekonał? Gdzie macie te punkty styku? Bo to wam może pokazać zupełnie inne spojrzenie na to, w jaki sposób komunikujecie się z klientem, jakie plusy swojego produktu podkreślacie. To jest pierwsza sprawa, pierwsze zadanie na dziś. Druga sprawa. Bardziej taka, wiecie, złożona i grubsza, i to możecie sobie rozłożyć na kilka dni. Zróbcie analizę konkurencji, jeśli jej nie macie. Bardzo Was o to proszę. Wybierzcie sobie dosłownie pięciu konkurentów. Ja nie mówię, żebyście robili jakąś, wiecie, super rozbudowaną analizę konkurencji. Wybierzcie sobie pięciu, zgodnie z tą zasadą, o której Wam dzisiaj mówiłam, czyli moim konkurentem jest firma, której klient będzie rozpatrywał ofertę równocześnie z moją i wybierze pomiędzy mną a tą firmą.
tak? Potencjalny klient oczywiście. Wybierzcie sobie 5 firm w ten sposób i spróbujcie popatrzeć w ogóle pod z takim nowym podejściem. Poznajcie swoją konkurencję poprzez opinie ich klientów. Wiecie, to wcale nie jest trudne. Wystarczy wejść na profile społecznościowe, profile w mediach społecznościowych swoich konkurentów, popatrzeć na komentarze, na opinie, na recenzje. Jeśli sprzedajecie produkty fizyczne i macie na przykład jakieś większe sklepy, są waszymi konkurentami, macie Opineo, macie Ceneo, spróbujcie poszukać opinii. Popatrzcie w ogóle, o czym piszą ci klienci, jakie mają problemy, na co zwracają uwagę. Spójrzcie jakby tak trochę od drugiej strony. I zobaczcie, czy dowiecie się czegoś nowego. Taki eksperymencik. I trzecia rzecz, jak już będziecie tą konkurencję analizować, to kolejną rzeczą, jaką możecie zrobić, jest to, żebyście wypisali sobie podobieństwa i różnice pomiędzy wami a konkurencją. Nie tylko w zakresie oferty, ale również w zakresie takiej czysto wizerunkowej, komunikacyjnej, bo bardzo często jest tak, że to jest najważniejsze. Ja robiąc analizę swojej konkurencji, patrzyłam pod kątem takim, że na przykład trafiłam na agencję, która ma nie tylko w ofercie to, że tworzy strategie marketingowe dla firm tak jak ja, ale ma też w swojej ofercie kurs ze strategii marketingowej online, który można sobie u nich kupić. Teoretycznie, no podobną mają agendę, jakby cenowo też to wygląda podobnie, więc teoretycznie jest to w 100% moja konkurencja. Ale jest jedna podstawowa różnica pomiędzy mną a nimi. Po pierwsze, ja dokładnie mówię, że mój kurs jest dla osób, które mają swój mały biznes. I to jest jakby stricte pod taką grupę przygotowany kurs, to tej grupie najlepiej się będzie z tym kursem pracowało. U nich jest to po prostu kurs tworzenia strategii marketingowej, czyli zakładam, że może ten kurs również kupić sobie osoba, która pracuje w dziale marketingu gdzieś, albo dopiero się wdraża w ogóle w temat, ale chce zająć się tym zawodowo, tak? Chce się zająć tworzeniem strategii marketingowej zawodowo. Więc tutaj już mogą być różnice. Ja podaję przykłady w kursie stricte związane z małymi markami, więc tu już się nam pierwszy rozdźwięk może pojawić w ofercie samej, ale drugi rozdźwięk pojawia się gdzieś, myślę, że tak wizerunkowo, ponieważ ta firma jest taka bardzo, bardzo biznesowa, tak? W sensie ich wizerunek jest taki pod krawatem, no, a mój zupełnie nie. Więc myślę, że my nie mamy tego samego klienta. Ja nie przekonam ich klienta do siebie, tak zakładam, że gdzieś tutaj może być jakiś rozdźwięk pomiędzy nami, a im będzie zdecydowanie trudniej przekonać mojego klienta, takiego, który wybierze mnie. Więc popatrzcie też pod kątem tego, jak wasza konkurencja się komunikuje, czy ona jest do was podobna, czy nie. Bo jeśli chodzi o małe marki, samej na pewno wiecie. Często podejmujecie decyzje z powodu osoby, która wam sprzedaje ten produkt. I nieważne, czy to jest ta świeczka, czy to jest kurs, gdzie będziecie musieli mieć z tą osobą kontakt, tak jak jest w przypadku mojego kursu. I to jest... To jest trzecie zadanie. Jak wypiszecie sobie te różnice i podobieństwa, to może się okazać, że w ogóle już bez większego zastanowienia sama określi wam się ta wyróżniająca was cecha. To, na co powinniście postawić, bo okaże się, że nikt nie ma w swojej ofercie produktu bądź usługi dokładnie takiego jak wy, albo nikt się nie komunikuje tak jak wy, albo nikt nie jest w stanie po prostu w taki sposób przekonać jakby swoją osobowością jak wy. Także trzy zadania. Pierwsze, wartości twojego klienta. Drugie, przeanalizowanie konkurencji z perspektywy ich klientów. I trzecie, wypisanie podobieństw i różnic pomiędzy waszą marką a marką maszyny. Co mam ograniczenia czasowe na social media. Dobrze, ja tutaj zobaczę, bo jakieś komentarze się pojawiały. Prosta organizacja, masz absolutną rację, nawet podobny produkt, ale inny klimat, energia, etc. To coś, co nas wyróżnia. No dokładnie, no, w sumie też zakończyłam tym samym.
samym. Biznesowa rewolucjonistka. Oj tak, strategia pomaga organizować nasz chaos, wyłania kierunek. Tak, biznesowa rewolucjonistka jest jedną z osób, która wzięła udział w testowej wersji mojego kursu i zgadza się, tam była rewolucja też w tej strategii. Fajnie, bardzo się cieszę, że pomogła uporządkować chaos. Agata, mnie przekonałaś bardzo. Bardzo się cieszę, Agata. Bardzo się cieszę. I prawownia, zgadzam się z Tobą, musimy nawiązać więź z klientem, musi zadziałać chemia, wtedy współpraca przebiega przyjemnie i z lekkością. Dokładnie, zgadzam się z tym. Z pewnymi klientami rezonujemy, z innymi nie. I o tym też mówię na kursie, ale będę też niedługo o tym wspominała na Instagramie, więc jeśli mnie śledzicie, to na pewno to zobaczycie. Są osoby, które nie są naszymi klientami i powinniśmy sobie to powiedzieć na dzień dobry. Określić, kto jest naszym klientem, a kto nie jest i kogo nie chcemy mieć jako klienta, bo wiecie, czasami się udaje tego swojego nieklienta przekonać i to jest po prostu najbardziej problematyczny klient. Zmarnujecie mnóstwo czasu później i energii na takiego klienta, więc warto wiedzieć, kogo nie chcemy jako klienta, żeby go w ogóle nie przekonywać, nie marnować na to czasu i energii. Na koniec chciałam tylko Wam wspomnieć, że jeśli Was temat stworzenia strategii marketingowej interesuje, macie swoją małą markę, swój mały biznes i chcecie go rozwijać, to możemy dłużej razem popracować, bo aktualnie sprzedaję kurs, którego edycja zaczyna się 19 maja, a dostęp do materiałów merytorycznych do pierwszego modułu będzie już jutro. Kurs poza tym, że będzie miał właśnie, tak jak powiedziałam, materiały merytoryczne w formie audio i kart zadaniowych, to ma również spotkania online, konsultacje online ze mną co tydzień, więc spotykamy się w małej grupie, maks 8 osób, bądź indywidualnie, bo jest też opcja kursu, kupienia kursu indywidualnie. Dzielimy się tym wszystkim, co się podziało przez ostatni tydzień. Zawsze macie możliwość wysłania do mnie swoich zadań, bo są one w formie edytowalnych PDF-ów, jeśli chcecie feedback. Także jestem dla Was przez 6 tygodni w trakcie tego kursu. I co jest największą jego wartością? Największą wartością jest to, że jak po tych 6 tygodniach wydrukujecie sobie te wszystkie PDF-y z zadaniami, które zrobicie, to macie gotową strategię marketingową, zakończoną konkretnym planem działania na pierwszy miesiąc. Także jeśli chcecie sobie podziałać przez najbliższe 6 tygodni, to zapraszam Was, link jest w bio. Kurs możecie kupić na stronie siłamarki.pl. Uff, tutaj widzę, że jeszcze się pojawił jakiś komentarz. Dzięki za dawkę wiedzy. Ja dziękuję, że mogłam się z Tobą podzielić tą wiedzą. Bardzo Wam dziękuję, to był pierwszy live. Trochę stresu miałam. Cieszę się, że się mogliśmy zobaczyć i jeśli będę coś organizowała jeszcze takiego, z czego będziecie mogli coś wyciągnąć dla siebie, żeby sobie nad tą strategią swoją popracować, to będę Wam dawała znać. Życzę Wam miłego dnia, mam nadzieję, że macie taką pogodę jak ja. Mi się dzisiaj szykuje bardzo dobry dzień, więc do zobaczenia. Pa!